dzisiaj gościem magazynu Fighter, Michał Olaś. Witam, Michał. Witam serdecznie. Michał, powiedz, jak to wygląda teraz ta sytuacja? Czy są jeszcze jakiekolwiek, jest cień nadziei na to, że wystąpisz w kwalifikacjach do Rio, czy to już jest sprawa zamknięta? Znaczy, cień nadziei chyba jest. No, ja jestem uprawniony do startu w ostatnim turnieju kwalifikacyjnym. Stoczyłem 3 walki w USB. Minimum wymagane, żeby wziąć w tym turnieju udział, to są 2 walki. Tak więc teoretycznie jestem uprawniony i mam wszystko ku temu, żeby móc tam wystartować. No jednakże decyzja pozostaje w rękach trenera kadry narodowej. Czyli na razie to i tak raczej szanse są mniejsze niż większe, tak? No zależy, jak zadecyduje trener. Okej, to dobra, to w takim razie, jeżeli by się udało pojechać na ten turniej, to debiut się przesuwa zawodowy na jesień? Nie, debiut się nie przesuwa. No, zgodnie z ostatnimi przepisami, które wprowadziła AIBA, zawodnicy zawodowi mogą startować w tym ostatnim turnieju kwalifikacyjnym. Tak więc, jeżeli debiut jest zaplanowany na 25 czerwca, tak naprawdę nie koliduje to w żadnym wypadku później z możliwością wyjazdu na turniej kwalifikacyjny, który jest bodajże 4 lipca, o ile się nie mylę, ale mogę się mylić. A już coś więcej o tym debiucie można powiedzieć? Znaczy, debiut jest zaplanowany na 25 czerwca w Tczewie. Walka czterorundowa. I tyle. Rywal jeszcze nieznany. Znaczy, są przymiarki. Ale póki nie będzie może podpisany kontrakt, to się wstrzymajmy na razie jeszcze. Mniej więcej wiem, jaki to będzie zawodnik. W twoim narożniku kto będzie? W moim narożniku będzie Paweł Kłak. Już nie powiem, że zadebiutuje, bo już stał mi w narożniku, ale to będzie nasz pierwszy debiut w walce zawodowej. Czy gdzieś tam rozpocząłeś już, albo planujecie rozpocząć, nie wiem, jakieś rozmowy z jakimiś grupami promotorskimi, żeby się na stałe z kimś związać, czy bardziej wolisz na razie być takim wolnym strzelcem, zawalczyć na jednej, drugiej, trzeciej gali i potem dopiero z kimś się związać na dłużej? No, raczej to drugie. Czyli co, pasuje ci ta opcja, bo w sumie tych junior ciężkich w Polsce jest sporo różnych promotorów, więc w sumie chyba nawet wygodniej tak z doskoku na początku. No to tak jak powiedziałeś, no na początku zawalczymy debiut, potem mam nadzieję, że we wrześniu uda się stoczyć drugą walkę i na jesieni miejmy nadzieję, że nabierze to wszystko rozpędu. Wtedy jakieś takie decyzje wiążące podejmę i będziemy działać. Ty miałeś okazję sparować z całą czołówką junior ciężkich w Polsce, a tym samym i niektórzy to i na świecie są czołówką, jak Diablo czy Głowacki. Jak ty na tle tych najlepszych zawodników się czułeś, odnajdywałeś? No zgadza się, sparowałem praktycznie ze wszystkimi polskimi pięściarzami zawodowymi. Zawsze wychodziłem pełen optymizmu i byłem taki naładowany energią po tych sparingach, bo uważałem, że niczym jakby nie odbiegam, przynajmniej na tych dystansach, z którym sparowałem, tak? Czyli tam 6-8 rund, to tak naprawdę niczym jakby nie odbiegałem w sparingach, no ale wiadomo, no trzeba brać poprawkę na to, że to jest sparing, zawodnicy są po całym cyklu przygotowawczym, mają prawo być zmęczeni, przetrenowani lekko, więc to nie jest jakby główny wyznacznik, tak, danej formy w tym momencie. A był ktoś taki, który rzeczywiście stwierdził, że jeszcze ci dużo brakuje, czy raczej to wszystko było w miarę tak, twoim zdaniem, nieźle wychodziłeś na tych sparingach? Może Artur Szpilka, no. Siłowo przede wszystkim no, bardzo przewyższał, tak, w porównaniu do Mariusza Wacha czy Marcina Rekowskiego, no to jakby największą tą dysproporcję odczuwałem właśnie jak sparowałem z Arturem. Powiedz jeszcze, bo ty też ostatnio w mediach, i na ile to prawda, że ty od razu wyzywasz do walki Jerzewskiego Kołodzieja, ile w tym prawdy i kiedy by to miało nastąpić? Rozumiem, że jeśli mówisz o tym poważniejszym wyzwaniu pod koniec roku, to wtedy ewentualnie, tak? Tak, no wyzywam, może to jest tak za dużo powiedziane. Ja po prostu chciałbym się skonfrontować z zawodnikami. Uważam, że są w moim zasięgu. Dopóki nie staniemy w ringu, nie będą kontrakty podpisane, to nie można niczego zakładać, tak? Ale jest to prawda. Chciałbym się zmierzyć z Nikodemem, miałem z nim okazję rywalizować na amatorskich ringach, on ma teraz dobry rekord, tak więc myślę, że taka walka byłaby bardzo, bardzo widowiskowa dla kibiców, tak, przede wszystkim.
No i z Pawłem Kołodziejem również mógłbym skrzyżować rękawice. Potrzebuję, tak jak mówię, 3-4 walki takie, żeby się rozruszać na trochę dłuższych dystansach, bo w USB startowałem na walkach pięciorundowych, tak więc chciałbym zaboksować 6-8 rund i wtedy jak najbardziej. Powiedz, jak bardzo różni się trening, przygotowanie do startów zawodowych w tym, co miałeś, nie wiem, w lidze w USB? W lidze w USB w miarę fajnie to wszystko wyglądało. No, poza tym, że w moim odczuciu trochę za bardzo byliśmy przetrenowani po prostu. Była bardzo duża intensywność treningów tak naprawdę na codziennie. 2 razy dziennie były to ciężkie treningi, tak więc ja osobiście czułem się zajeżdżony, jak wychodziłem do walki. No ale jeżeli patrzeć pod kątem sparring partnerów, czy takiego zaplecza medycznego, no to w porządku, jak najbardziej. A czyli rzeczywiście trener zawodowca jest bardzo różny od trenera, nie wiem, boksu amatorskiego? Jest to absolutnie różna dyscyplina, tak jak podkreśla wiele osób? Czy absolutnie inna dyscyplina, to może bym aż tak nie kategoryzował. No. Na pewno moje teraźniejsze treningi różnią się, ale to głównie ze względu na to, że Paweł Kłak jakby chce poprawić parę elementów technicznych w moim boksie, dlatego ta jednostka treningowa jest taka wydłużona w czasie, w sensie, że potrafimy pracować sobie 1,5 godzinki, nawet do 2, ale intensywność jest mniejsza, dzięki czemu możemy podciągnąć dane elementy techniczne, tak? A jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, no na 4 rundy teraz na przykład, to czuję się bardzo dobrze przygotowany. Ja lubię ciężko pracować, zresztą cały czas jestem w formie, więc jest okej. Okay. Ty też jesteś trenerem w różnych klubach. Jak potrafisz, czy trudno jest połączyć to, że sam cały czas jesteś w treningu, przygotowujesz się do różnych startów z tym, że chcesz, szkolisz ludzi? Znaczy to jest tak, no, jestem trenerem w Warszawskim Centrum Atletyki, w Copacabanie, tutaj na Legii też prowadzę zajęcia. Ja lubię to robić, mi to sprawia przyjemność, nie lubię siedzieć bezczynnie w domu, tak więc jeżeli mam chęci i siłę, wiadomo, nie robię nic ponad moje siły, ale jeżeli czuję się na siłach, przyjść, poprowadzić trening, sprawia mi to frajdę, więc nie widzę najmniejszego problemu. No. A ludzie się generalnie garną do uprawiania takich sportów walki, czy widzisz, że są okresy, kiedy jest ich więcej, kiedy jest mniej, jak to wygląda? Jest na to duży popyt? Jest duży popyt. Generalnie tendencja jest teraz taka, że MMA z racji dużego PR-u, jaki ma teraz dzięki Federacji KSW czy FEN, no to powiedzmy młodzież, dzieciaki bardziej garną się do MMA, tak? No bo tam dzisiaj nauczą się, w cudzysłowie, nauczą się uderzać, jutro kopnąć, pojutrze kogoś udusić. No do boksu bardziej przychodzą ludzie tacy po 30, którzy po prostu szukają jakiejś innej aktywności fizycznej, znudziła im się siłownia czy crossfit, chcą się czegoś przy okazji nauczyć i się zmęczyć, tak? Więc raczej na boks przychodzą starsi ludzie, no czy starsi, no po 30. Patrzyłem na twoją stronę internetową, na to, jak działałeś w mediach społecznościowych i jest to rzadkość, że żaden nawet nasz wysoko w rankingu postawiony pięściarz nie ma swojej strony internetowej. Niestety rzadkością jest dobrze prowadzona działalność w social mediach. Powiedz, dlaczego akurat ty na to zwróciłeś uwagę i powiedz mi, czy pomaga ci generalnie w tym, żeby robić to, co kochasz w tym momencie? Tak, może zacznijmy od samego początku. Jakby uwagę na to mi zwrócił mój podopieczny, z którym trenowałem. On ma firmę własną, która właśnie zajmuje się promowaniem innych firm w internecie. Tak więc on zwrócił mi uwagę na to, jak ważne jest pozycjonowanie strony, czy odpowiednia szata graficzna, tak? No i od tego się wszystko zaczęło. Zresztą, jeżeli powiedzmy, no, znany sportowiec ma swoją bazę kibiców, no to jakby ukłon w stronę tych kibiców jest taki, żeby wrzucać zdjęcia z treningu, jakieś nowinki treningowe, tak? Ludzie lubią to oglądać, lubią swoich idoli podpatrywać i myślę, że to jest potrzebne w dzisiejszych czasach, no. Czy pomogło mi to? No jak najbardziej. Dzięki mojej działalności w internecie na przykład pozyskałem sponsora kiełki na widełki, który mi zapewnia dietę. Tak, firma Manto, która mnie ubiera,
firma StormCloud daje mi sprzęt do treningu, tak więc dzięki właśnie tej promocji w internecie firmy odzywają się i chętnie nawiązują współpracę. To powiedz mi jeszcze na koniec, gdzie ty widzisz tak swój realnie szczyt tego, co chcesz osiągnąć w boksie zawodowym? Gdzie się pozycjonujesz? Chcesz dominować w Polsce, czy wykraczasz dużo wyżej na Mistrzostwa Europy, a może jeszcze dalej? No jak najbardziej, każdy sportowiec, który oddaje całe serce temu, co kocha, swojej pasji, mierzy jak najwyżej. Będę dążyć do walki o Mistrzostwo Świata i w tym będę się realizować. Dzięki wielkie za wywiad. Dzięki.